Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nową sesję Zagrajmy w Team Buddies na PlayStation 1. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry, czyli innymi słowy, buddies, którzy bawili się na imprezce, zostali skłóceni, ponieważ pewne tam rzeczy z nieba pospadały i to były m.in. bronie i przez to z przyjaznych, że tak powiem, do siebie istot stali się wrogo do siebie nastawieni, no i teraz się naparzamy przez jakby kolejne światy. Pokonaliśmy ostatnio pierwsze dwa światy, z czego w drugim świecie pokonaliśmy braci Rogue, z którymi się trochę męczyłem, dlatego że eskortowanie generałów nie należy do łatwego zadania. No i jeszcze pod koniec poprzedniej sesji poznaliśmy nowy typ buddies, czyli innymi słowy ninja. No i co? Dzisiaj zabieramy się za trzeci świat, czyli świat pustynny, tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. No i okej, jesteśmy z powrotem, już jestem zmniejszony, tak więc nadszedł czas na kolejne tutaj poziomy. I standardowo, tak jak była zasada, o której wam ostatnio wspominałem, czyli co drugi świat jest boss, czyli w tym świecie nie będziemy mieli bossa. Więc nie zdziwcie się, jeżeli go bardzo szybko przejdziemy. No dobra, jest to Dirt Box Desert i zaczynamy sobie z poziomem, Sphinx Jinx, Camel Strain, Hurra. Annihilation. A dobra, zobaczymy sobie Annihilation. Czemu by nie? Zobaczymy, na czym ta misja będzie polegać. Okej, czyli będziemy musieli tutaj chronić Anków. Tak jest, czyli znaczy ochronić. Będziemy musieli 5 Anków zdobyć. Lub po prostu sobie je oznaczyć naszym kolorem. I to jest tak zwana dominacja, czyli będziemy tutaj musieli dominować punktami. Okej, kumam, o co chodzi. Czyli innymi słowy, będziemy musieli po prostu napieprzać, kurde. W przeciągu 7 minut musimy zdobyć jak największy wynik i potem ewentualnie zniszczyć bazę wrogów. Okej, myślę, że to nie będzie trudne. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i będziemy musieli właśnie chronić Anków. Właśnie to są te tak zwane relikty, tak jak ja to lubię mówić z Crasha Bandicoota. Proszę bardzo, nawet widzicie, że są tutaj. I teraz lecimy sobie z koksem. Trzeba będzie, kurde, tutaj porobić nasze, że tak powiem, bronie i tak dalej, i tak dalej. Nagrywam to od razu po pracy, ponieważ mam na tyle humoru, że fajnie byłoby po prostu zabrać się za Team Buddies. Szczególnie, że dzisiaj mam robić streama, więc wolałbym najpierw się zabrać za nagrywki, żeby mieć już na zapas coś nagrane, a dopiero potem za jakiegoś streama się zabrać. Dobra, pyk, 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 pyk. Dawaj, no gin, rzesz. Kurde, co oni odwalili teraz najlepszego? Ile oni, kurde, punktów zdobywają? Ja pierdzielę, ty, ja ledwo co zacząłem, a ten już ma 14 punktów, ten żółtas jeden. Dobra, to my idziemy ich bazę niszczyć, nie ma to tamto, kurde. Co ja będę się pitolił w tańcu? E? Oh yeah, dobra, mamy to. Mamy serduszka i mamy chwilową nietykalność. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Oni się tutaj będą naparzać. Ja polecę teraz w stronę następnej bazy, żeby tutaj, kurde, co nieco porobić. Okej. O, ten tu czołgiem jest, ja pierdzielę. Dobra, ja mam 5 punktów, ten ma 41, no, nie, no to ja nie zdążę, kurde, nie ma to, nie ma szans na to, że ja zdążę. Kurde, się zajebiście przygotowali, ja pierdzielę. Muszę teraz ten, wczytać sobie. Masakra. Dobra, jestem, sorki za to cięcie. Ogólnie już ogarniam, na czym polega cała ta runda bonusowa, ta, ten cały poziom. Poziom polega na tym, że po prostu musimy te Anki jakby na początku, wiecie, tak oznaczać sobie punkcikami.
I będziemy wtedy dominować nad jakby wszystkimi tymi buddies, nie? Jak będziemy sobie je tak zaznaczać. Zobaczcie, ja mam na razie 6 punktów. Na razie bez żadnej broni lecę. I mam obecnie największą ilość punktów ze wszystkich. Oczywiście oni mogą moje też ten... oni moje, że tak powiem, te anki, które... W sensie anki moje, Jezu. Ten ank, który jest na przykład na mojej bazie, również może być przez nich oznaczony, no nie? Ale muzyka tutaj jest naprawdę świetna, nie? Świetna sprawa, kurczę pieczone. Soundtrack w tej grze jest po prostu miazga. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja tutaj, kurde, zaznaczam sobie 16-17 punktów, bardzo dobrze. Teraz wy sobie posłuchajcie soundtracku, a ja na spokojnie tutaj ogarnę, co trzeba. Na razie będę tutaj dominował punktami. Pyk, pyk, pyk. Dobrze, dobrze. Teraz w ogóle udało mi się jeszcze tego ninja zrobić. Więc nie wiem, może uda nam się jakąś fajną, pokaźną sumkę utrzymać, jeżeli chodzi o punkty. O nie, 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 nie ma tak dobrze, ja tu będę stał, ja tu normalnie będę czyhał. Będę czyhał, żeby wbijały się punkty same z siebie. A co? Wy mogliście, kurde, mnie wykiwać, to co? Ja nie mogę was wykiwać? Co to są za, kurde, podwójne standardy? Punktów, ja pierdzielę, oni mają dopiero... Dobra, ten zielony ma najwięcej, bo ma 21. On będzie mnie powoli doganiał, ale spokojnie. Za jego dupę też się zabierzemy. To było moje, nie twoje, gościu. Moje. Powiedziałem raz. Szczerze przyznam, za dzieciaka się trochę męczyłem z tą misją. Ale teraz to... Znaczy pewnie teraz też się będę męczył, to jest bardzo prawdopodobne. Ale nie wydaje mi się, żeby aż tak jak za dzieciaka się męczyłem z tym na początku. On ma 34. No ci zieloni to są, kurde, niezłe debile. Bo zamiast mnie atakować, to atakują swoich tam. Znaczy swoich, Jezu. Może nie swoich, ale tych, którzy mają najmniej punktów w zasadzie. Ja mam teraz najwięcej, więc powinni się mną zainteresować. Ale najwidoczniej nie chcą, bo najwidoczniej wiedzą, że przegrają. Ta, ja to ogólnie nagrywam od razu po robocie, dla osób ciekawskich. Dlatego pierwsze co zrobiłem, jak wróciłem do domu, to przebrałem się, w sensie umyłem się. Szybki prysznic po robocie, żeby zmyć z siebie ten pot. No i jechana z koksem z nagrywaniem, kurde. Mówię, tutaj powiem tak, zasady są tej misji proste. Po prostu my musimy jak największą ilość punktów za pomocą tych anków zdobyć. Jak będziemy ginąć, to tak czy siak będziemy się respawnić.
Tak więc tutaj nie ma czegoś takiego, że zginiemy. To po prostu musimy jak największą ilość punktów zdobyć. Tak jak na przykład ja teraz mam 58. 59. Dobra, te żółte to będą mnie trochę doganiać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się, że szybko mnie dogonią. Ale może być tak, że mnie dogonią szybko. Ja nie mówię, że nie. Ja za ten czas bym sobie jakąś broń w końcu zrobił, bo trochę lipa. No nie chciałem tego zrobić, ale dobra, no niech będzie już. O, dokładnie tak. Teraz mamy, kurde, super miotacz. Dobra. Lecimy. Szybko, 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 no zaznaczaj. Czasami jest właśnie problem, że mimo, że jesteś blisko tych anków, to one ci się jakby nie zaliczają z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego tak jest. No to trzeba specjalnie skakać przed nimi. To jest trochę irytujące, szczerze powiedziawszy. Widzę, że pomarańczowi tutaj się trochę striggerowali pod względem punktów. Dobra. Próbuję mnie doganiać, ale nic z tego, nie dam się tak łatwo. Przeskoczę nawet nad jednym, bo miał mnie w dupie. No, ten ninja mnie tu jeszcze próbuje pocisnąć. Ale nic z tego. 73. Kurde. Spinamy dupsko. Dobra, jestem z powrotem. Kurcze pieczone, miałem telefon od mojej dziewczyny. Pozdrawiam was bardzo serdecznie oczywiście. Tutaj wszystkich oglądających. Jedziemy, kurde, patrzcie. O kurde. Całe czerwone, całe czerwone. Udało się. Ja pierdzielę, ile punktów żeśmy zgarnęli. Nice. Niedobre jest to, że zieloni nas doganiają, czy tam kurde, nie wiem. O nie, oni nas nawet prześcignęli. Cholera. Wbijamy punkty, szybko. Przeganiamy ich. Damy radę. Damy radę, damy radę, damy radę. Jest! Udało się! Is that it? Man, that was easy! Ja pierdzielę, udało się! Jezus Maria! Ale się wydarłem! Normalnie myślałem, że nie dam rady, nie? O kurde! W ostatniej chwili żeśmy ich przegonili, nie? Dobra, mamy srebrny medal. Kij, ważne, że mamy ten, ogarnięte. Dobra, teraz którą z tych misji trzeba będzie zrobić? Poczekajcie chwilę, ja dosłownie ochłonę. Dobra, już ochłonąłem, Sphinx Jinx. Teraz to robimy. Tak jak widzicie, misja nie była aż taka ciężka. To była dosyć prostawa misja. Chociaż trochę mi ona zajęła. Ale musiałem się w większości skupić. Mówię, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tamtą misją, no to były po prostu takie, że trochę się z nią męczyłem. No ale za którymś razem w końcu ją przeszedłem. Muzyka w ogóle była fantastyczna, jeżeli chodzi o ten, a sam jakby pomysł na misję jest też całkiem spoko, jeżeli chodzi o dominację. Tutaj z kolei będziemy musieli niszczyć te faraońskie obiekty. Dobra, tak więc... Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, pyk, 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 pyk. Szybko, szybko, szybko. Dobra, niech będzie. Ale kurde, mamy niezłą broń teraz, taką butelkę. To oni się wszyscy naparzają, Jezus Maria. Dobra, te sfinksy trzeba właśnie zniszczyć, nie? Ciekawe, czy mi się uda. Nie, nie udało mi się. Zapomniałem, że tutaj już teraz niestety po zginięciu, jakby jak zginiemy, to od razu ten, mamy you lose. Cały czas, kurde, teraz, widzicie, przez to, że robiłem przed chwilą tamtą misję, to teraz mi w psychice, kurde, siadło, że możemy, wiecie, mieć ten, nie ginąć.
Że wiecie, możemy nie ginąć, nie? O, wiecie, o co chodzi. A to jednak, kurde, będzie, jak będziemy ginąć, to po prostu będziemy ginąć i będzie you lose, więc musimy się utrzymać teraz. Dobra, tak więc... Będziemy musieli zniszczyć te sfinksy oraz ten. Oraz ogarnąć Anki, z tego co widzę, tutaj znowu jest napisane. Mam nadzieję, że to nie będą znowu te Anki z punktami, chociaż nie, to nie będą Anki z punktami. To będzie już zupełnie co innego. A więc trzeba porządną broń sobie zrobić, a nie jakąś tam popierdółkę. Dokładnie tak. Flamethrower, czyli inaczej miotacz ognia. Okej, okay, dobrze. Finally, mamy ogarnięte. Teraz następnego trzeba dorwać frajera. Gdzie on jest? On był tutaj, co nie? Dobrze pamiętam. Dobra, kurde, skończyła mi się amunicja. Więc trzeba będzie, kurde, biegać po nią. Niedobrze. Ale z tą misją to szczerze powiedziawszy nie pamiętam żadnych wspomnień, powiem wam szczerze. Chciałem wam tutaj coś poopowiadać, ale kurde, pamiętam, że nie było jakichś takich większych wspomnień. Chyba to była nawet jedna z prostszych misji niż od poprzedniej, bo tamta była trochę trudna, ale z czasem wydaje mi się, że jak będzie się grało coraz więcej w tę grę, to wiadomo, będzie coraz prostsza. Ja potrzebowałbym troszeczkę amunicji, więc przylecę tutaj do was. Podpierdolę trochę amunicji. Nie obraźcie się na mnie, dzięki. Oh no, 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 oh 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 oh. Dobra, dobra. Była zupa z bobra. Super. Dobra, jest jeszcze jakiś ten? To jeszcze trzeba będzie zniszczyć. Dawaj, no. Oh yeah, doskonale. Ile amunicji my mamy? Ja pierdziule. Tylko szkoda, że czasami hitboxy jakby nie trafiają w dany obiekt, jak zresztą widzicie sami na załączonym obrazku. Nie wiem, jak ja zginąłem. Chciałbym się dowiedzieć, jak ja zginąłem, ponieważ nie podoba mi się to, co teraz się zdarzyło. Absolutnie nie podoba mi się to. Werdykt mi się wcale nie podoba, więc przepraszam bardzo. Czy mógłby tutaj wejść replay? Mega crate drop. Dobra, coś się nam pojawiło, jakiś mega crate. Jest! Oh yeah! O nie! Co to miało być? Ty, jedziemy sobie na skuterze, no nie? Ale beczunia. Dobra, dobra, mamy to. Teraz możemy zabierać co nasze. Okej, okay. I jedziemy dalej. Dawaj, 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 dokładnie tak, dokładnie tak. Chociaż powiem wam szczerze, wolałbym coś innego dostać, bo ten skuter to tak szczerze, czy tam motor, to do dupy jest, moim skromnym zdaniem. O, jest mega crate kolejny. Mam nadzieję, że teraz coś fajnego będzie. O! Yeah! Samolocik! To teraz będzie, kurde, miazga, co tutaj się będzie teraz odpierdzielać. Dobrze. Wszystkie sfinksy trzeba będzie zniszczyć. Te wszystkie te.
Może nie sfinksy, ale te wszystkie statuetki i tak dalej, no nie? Coś jeszcze jest? Sprawdźmy, czy coś jeszcze nie pominąłem czasem. Więc chyba teraz muszę ten, zarżnąć wszystkich. W pewnym... Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, coś tutaj mamy jeszcze. A bazę czyjąś mamy. Dobra, to niszczymy. Oh yeah! Baza pomarańczowych została zniszczona. Dobra, wycofajmy. Chyba da się. No to lecimy teraz wszystkie bazy niszczyć w takim razie. Okej. Bo ja przez chwilę myślałem, że oni tutaj bazy nie mają, ale zauważyłem, że mają też swoje domki. Okej, baza żółtych została zniszczona. Teraz baza zielonych i jeszcze tych kolejnych. Nie wiem, czy to są brązowi, czy jacy to są. Dobra, jeszcze tylko... Ta moja ma zostać, ta moja ma być, kurde, jedyna ocalała. Dobra, czerwona, czyli moja zostaje. Gdzie jest jeszcze coś? Tu już są chyba wszystkie bazy zniszczone. To chyba ostatni już został. Tak mi się wydaje. Nie, jest jeszcze ten dupek. Yeah! Udało się! Is that it? Man, that was easy! Udało się! Dobrze! Aż kurde za nie mówiłem, bo w szoku byłem trochę, że się udało. Dobra, to zostały nam jeszcze dwie misje lub dwa poziomy i potem lecimy na świat numer 4. O, udało się tutaj złoty medal zdobyć, fajnie. Teraz mamy tak, Camel Strain albo Hura. No to my chyba zrobimy Camel Strain. Na czym to polega? Aha, czyli będziemy musieli eskortować wielbłądy. Okej, no, kolejna eskortowa misja, no jestem ciekaw, jak ta nam pójdzie. Poprzednia misja, no była dosyć prosta, więc... Z nią nie miałem jakby żadnych złych wspomnień, natomiast z wielbłądami miałem tylko jedno wspomnienie, mianowicie to, jak za dzieciaka kurcze pieczone niejednokrotnie pojawiały się sytuacje takie, że miałem powiedzmy, nie wiem ile jest tutaj wielbłądów, chyba 5 albo 3 i na przykład 4, o, to miałem coś takiego, że miałem 3 na 4 zaprowadzone, no i standardowo ostatni musiał mi się gdzieś zapobiec, no i misja była niezaliczona, dlatego że prawdopodobnie on zginął. Tak więc teraz chcę się skupić na tym, dlatego mówię, mogę być taki mało gadatliwy dzisiaj, z tego względu, że po prostu no chciałbym tą misję mieć zaliczoną, no nie żeby coś, no nie? Dobra, i teraz gdzie mamy te wielbłądy zaprowadzić? Te wielbłądy chyba muszą być tutaj, z tego co wiem. There.
A nie, tutaj nie miały iść. To gdzie one miały iść? Chyba, że jednak go zgubiłem. Właśnie to jest chyba to, że chyba jednak go zgubiłem. Kurde, nie ogarnąłem nawet, powiem wam szczerze. Nie zwróciłem uwagi. Aż trzeba będzie teraz zobaczyć, o co chodzi, co się stało. Cztery wielbłądy. Pamiętaj, cztery wielbłądy. Spokojnie, nie bójcie się. Ja was zaraz ocalę. Na szczęście tutaj czasówki nie ma żadnej, więc możemy misję robić trochę powolutku. Camel save, dobra, jeden został uratowany. Jeszcze tylko trzy. Dobra, teraz robimy nalot. Drugi uratowany został. Super. Jeszcze się okaże, ta misja sama się przejdzie. To byłby dopiero, kurde, szok. Dobrze, działko zostało zniszczone. To najbardziej co mnie triggerowało. Dobra, chodźcie tu. Chodźcie. A po co? Czemu on w ogóle tak stał? Dziwne. Dobra, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Trzeba was tutaj zaprowadzić do bezpiecznego miejsca. Dokładnie tak, chodź. Jezu, jak one śmiesznie wyglądają. No ale to jest jedna z prostszych misji, jak widzicie. No wystarczy po prostu, żebyśmy eskortowali te wielbłądy. Chociaż to jest jeszcze prosta misja, ale dojdziemy do misji z pingwinkami, to dopiero będzie, kurde, rozpierdol na całego. Szybko, szybko, szybko. Dokładnie, tu są wszystkie te. Jeszcze jeden. Idzie, 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 idzie. Chodź, szybko, 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 szybko. Już nikt, nic nas nie będzie atakować. Yes! Woo! Oreka kaka kaka kaka. Co to było kaka kaka kaka? Chyba, że to były przekleństwa, które zostały ocenzurowane w pewnym stopniu. Okej, okay, mamy tutaj złoty medal, bardzo fajnie, więc został nam jeszcze tylko jeden poziom i będziemy mogli przejść do następnego świata. Hura! Na czym polega hura? Dobra, coś tu jest o Ankach, Sphinx znowu. Nie wiem, będę musiał zobaczyć, jak będzie ta misja wyglądać. Bo nic mi to nie mówi. Nic mi to kompletnie nie mówi. Aha, dobra, już wiem. Wszystkie sfinksy trzeba będzie znowu chyba niszczyć. I zostaliśmy... Nie możemy wchodzić na te pola, ponieważ te pola nas teleportują na środek bitwy.
Dobra, może jest jakiś, może będzie za mega crate jakiś. Wtedy będziemy mieli samolocik i byłoby spoko. Będę tak teraz spieprzał przed nimi. Ten motorek to mi niewiele da, tak szczerze powiedziawszy. Chociaż... Może się zaraz jakiś mega crate zespawni ten i będę mógł wziąć ze sobą. O! Dobrze! Przyniosłem ze sobą skrzynki. To już jest jakiś sukces. A gdzie jest ta ostatnia? Bo miałem jeszcze jedną. Okej, czyli jak jedziemy motorkiem, to nie działa to. W sensie te teleportacje. Okej. Ładnie. Zniszczyliśmy. Dobra, mamy... Mieliśmy chwilową nietykalność, chociaż nie mamy dalej, bo mamy shielda. Jeden sfinks został zniszczony, teraz następny. Kurde, nie pamiętałem wam, powiem wam szczerze, o tej misji. Znaczy, wiedziałem, że ona jest, ale nie sądziłem, że ten... Że już teraz będziemy mieli tą misję, chociaż... Co ja gadam, przecież kurde, mogłem się tego spodziewać, skoro to już ostatnia misja nam została, więc... Dobra, zignorujmy to, co ja powiedziałem. O, mega crate. Yeah! Gun Freezy. O kurde, ale będę ich wszystkich cisnął teraz. O kurde, masakra! Nice! Patrzcie, jak będę ich teraz wszystkich jechał z koksem. Dobra, gdzie są tutaj ten? Zgincie, przepadnijcie, w gówno wpadnijcie. Ale idziemy z koksem, ale ich dojeżdżamy, nie? Dobra, mamy relikt, zaraz ich pociśniemy. Jeszcze tylko musimy sobie doładować troszeczkę ammo, żeby mieć na 100% wszystko. Będzie gitara. Nie ma to tamto, naładowujemy sobie i jedziemy dalej z koksem. Patrzcie, jak was cisnę. Kurde, za młodego to pamiętam, jak ja się tym kurde podniecałem, że mieliśmy ten ank. Normalnie ja z kolegą, jak żeśmy grali w Team Buddies, to było takie: patrz, ale cię teraz rozpierdolę cię zaraz, kurde. Dobrze. Dobra, więc zobaczmy, co nam jeszcze zostało, ile ktoś jeszcze żyje w ogóle. Ktoś jeszcze żyje? Może te bazy teraz trzeba zniszczyć, już kurde nie pamiętam tej misji, powiem wam szczerze. Bo tylko ja już... Ej, bo... Bo to już jest naprawdę creepy, bo tylko ja tutaj jestem żywy. Na to wygląda. Chyba, że Anka trzeba teraz znaleźć, znaczy zanieść do tego, do mojej bazy. To by miało sens.
Ewidentnie słyszę kogoś jeszcze, tylko nie wiem gdzie ta osoba jest, gdzie ten buddies jest. Bo ewidentnie kogoś słyszałem. I to nie może być mój, bo mój raczej by nie, takim cwaniackim głosem nie podchodził. Mi się wydaje, że ktoś się jeszcze gdzieś skampił. Tylko nie wiem gdzie. Trzeba było tutaj podejść, dobra, kumam o co chodzi. Widzicie, ja już zapomniałem, ja tu... To jest właśnie tendencja grania na ślepo, ja w większości rzeczy z tej gry nie pamiętam. Tak mniej więcej na oko mi się coś kojarzy, no nie? Dobra, no i co? Lecimy stąd. A nie, dobra, tam już byliśmy, czyli musimy teraz lecieć na L1, bo będzie cutscenka. Oh yeah! Cycle. Yeah, how you take the man's mittens, son? No nie. No nie, jaki przypał. Dla osób niewiedzących to była parodia Terminatora. Dosłownie w Team Buddies jest parodia Terminatora i to byli cyborgi, albo cyborg, jeden z nich. Czyli nowy Buddies, innymi słowy, nam teraz został przedstawiony.